Szanowni Państwo, skandaliczne, obrzydliwe słowa pani poseł Paczkowskiej na temat świętego Jana Pawła II. Pani poseł Scheuring-Wielgus raczyła powiedzieć w polemice z panem premierem, że państwo polskie istnieje dłużej niż Jan Paweł II. Prawda, ale właśnie dlatego bronimy dobrego imienia Jana Pawła II, bo czy państwu się podoba, czy nie, to państwa polskiego bez chrześcijaństwa nie ma. Wszyscy poważni historycy mówią, że powstanie państwa polskiego to jest chrzest Polski. I państwo polskie jest zbudowane na wartościach chrześcijańskich. Oczywiście można te wartości, tożsamość, całe dziedzictwo odrzucać, co robili komuniści i robią ich polityczni, duchowi, uczniowie i kontynuatorzy nawet tutaj na tej sali. Można to odrzucać, ale państwo polskie jest zbudowane na wartościach chrześcijańskich. Jest zbudowane na wolności. Jest zbudowane na prawdzie i na obronie praw człowieka. I to wszystko symbolizuje pontyfikat, życie i działalność świętego Jana Pawła II.